sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Wiktor Świetlik. Dobry wieczór, to jest Wieczorny Ekspres, Wiktor Świetlik. Dzisiaj pierwszym moim gościem będzie Tomasz Krzyżak z Rzeczpospolitej, dziennikarz od lat zajmujący się badaniem trudnych spraw związanych z polskim i nie tylko polskim kościołem. I przede wszystkim o tym będziemy rozmawiać, a także o tym, czy to wszystko, o czym słyszeliśmy w ostatnim czasie odnoszącego się do kwestii związanych z Janem Pawłem II, z kardynałem Sapiehą, na ile było prawdą, na ile było manipulacją. Postaramy się prześledzić tworzenie takiej informacji i to, co z niej może zostać prawdziwego, a co nie. W drugiej części będziemy rozmawiać z generałem Leonem Komornickim na temat tego, co dzieje się na Ukrainie i wokoło Ukrainy, a także w światowym bezpieczeństwie, bo Finlandia za chwilę zostanie członkiem NATO. To bardzo szybko nastąpiło. A teraz wracamy do naszej rozmowy. Dzień dobry, Tomku. Witaj. Spójrzmy na... Jesteśmy świeżo po marszach papieskich. Może jeszcze zanim spojrzymy na nasz materiał. Byłeś na marszu papieskim? Nie, nie byłem na marszu papieskim. Widziałeś marsz papieski? Widziałem urywki. Policzyłeś, ile osób było? Nie policzyłem, natomiast słyszałem, że w Warszawie było około 200 tysięcy osób. No a ja słyszałem, że było około 500 od Romana Giertycha. W związku z tym, jeżeli ci, którzy twierdzą, że było tak strasznie dużo, że było 200 tysięcy i twierdzą, że było 200 tysięcy, Roman Giertych twierdzi, że było 500, to myślę, że starą metodą należy 200 dodać 500, podzielić przez 2, wyjdzie nam 102,5. Ale nie wiem, czy to dobra metoda. Zobaczmy materiał przygotowany na ten temat. Dziękuję wszystkim, którzy na różne sposoby zareagowali i reagują na pomówienia i próby podważania dobrego imienia, świętości, wielkości i wielkiej wrażliwości świętego papieża na krzywdy ludzi słabych i bezbronnych. Dziękuję za to, że nie milczycie. Dlatego tu jesteście. I głośno wołacie o sprawiedliwość i prawdę. Dziękuję za to, że nie pozwalacie, by deptano najpiękniejsze, najgłębsze wartości, których stróżem i głosicielem był przez lata posługi w Krakowie i w Rzymie nasz umiłowany kardynał Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II Wielki. Tobie Boże dziękujemy, Ciebie Boga wysławiamy. Można powiedzieć, że wczoraj mieliśmy na drugą nóżkę. Najpierw mieliśmy akcję Gazety Wyborczej, części mediów związaną z Janem Pawłem II. Wczoraj mieliśmy duże demonstracje obrońców Jana Pawła II. Będziemy mieli pewnie z tym do czynienia aż do wyborów, a nawet i dłużej. Wydawało się, że wygrywają politycznie pierwsi. Teraz wydaje się, że jednak to było przestrzelone. Mówi się o tym, że było przestrzelone, że wygrywają politycznie drudzy. A ty zajmowałeś się sprawą, można by powiedzieć, meritum, niespecjalnie chyba zwracając uwagę na jej skutki polityczne. I mam pytanie, czy jak patrzysz na to wszystko z perspektywy, to czy jeszcze w ogóle nad takimi rzeczami można zajmować się tak jak historyk, jak śledczy, po prostu dochodzić prawdy, a nie budować element narracji jednej czy drugiej strony? Znaczy, myślę, że jesteśmy w stanie coś takiego zrobić, natomiast faktem jest, że rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, te różnego rodzaju nadinterpretacje dokumentów historycznych poczynione przez część mediów spowodowały to, że Jan Paweł II stał się obiektem kampanii wyborczej i dzisiaj właściwie stoimy w takim trochę, myślę, że duża część Polaków stoi w takim trochę rozkroku, bo za moment, co po niektórzy będą mówili w ten sposób, że jeśli nie jesteś z Janem Pawłem II, znaczy jeśli nie jesteś z nami, to jesteś przeciwko Janowi Pawłowi II.
czemu, tak? A to nie o to chodzi, tak na dobrą sprawę. Tu chodzi o wyjaśnienie pewnych, powiedzmy, wątpliwości, które gdzieś się tam pojawiają po drodze, jak badamy różnego rodzaju dokumenty historyczne. I tak na dobrą sprawę polityka nie ma tu specjalnie dużo wspólnego. Bardziej bym... Dla was. Tak, dla nas nie ma to wspólnego, natomiast bardziej bym stawiał tutaj na naszą kwestię rzetelności, jeśli chodzi o nas, dziennikarzy, na rzetelność badań historycznych i na takie spojrzenie na te problemy, o których rozmawiamy. No dobrze, o was mówiłeś zapewne przede wszystkim o sobie i Piotrze Litce, z którym większość publikacji publikowaliście razem, czy razem siedzieliście w archiwach, śledząc to wszystko i jako pierwsi tak naprawdę, pisząc o tych trudnych sprawach, po prostu o pedofilach w kościele lat 70. i o sprawach związanych z tamtym czasem. Ale jak to jest, że do tych samych archiwów dotarliście wcześniej ty i Piotr Litka, opisaliście jako pierwsi pewne dokumenty i pewne sprawy, a potem do tych samych dokumentów, w te same archiwa dotarli Ekke, Overbeck czy Marcin Gutowski z TVN i zobaczyli zupełnie inny obraz. No, ostatecznie są jakieś archiwa, jest coś napisane, wy to czytacie i co, nagle w różnych językach widzicie to, co jest w tych aktach napisane? One pozwalają aż tak wielką, te dokumenty pozwalają na aż tak wielką dowolność interpretacyjną? Moim zdaniem nie pozwalają na aż tak wielką dowolność interpretacyjną, natomiast muszę powiedzieć taką rzecz, że jak się okazuje, to tak na dobrą sprawę my pracowaliśmy właściwie równolegle, natomiast nasza publikacja faktycznie była pierwsza. Nasz projekt badawczy tak na dobrą sprawę skupiał się, znaczy pomysł wychodził od tego, czego w Polsce nie było. To znaczy widzieliśmy, że w krajach Europy Zachodniej czy w ogóle na świecie kościoły lokalne powołały specjalne zespoły, specjalne komisje, które miałyby prześledzić, jak wyglądały sprawy związane z wykorzystywaniem seksualnym u nich na ich konkretnym terenie. Myśmy z Piotrem podjęli takie dzieło, taki pomysł nam przyszedł do głowy, że skoro episkopat do tego niespecjalnie się chce zabrać, nikt inny się do tego nie zabiera, to spróbujmy coś takiego zrobić. I zaczęliśmy dużą kwerendę. W tej kwerendzie powychodziły nam te sprawy, o których mówisz. Bo ta kwerenda nie obejmuje tylko i wyłącznie Krakowa. Nasza kwerenda obejmuje całą Polskę. No ale przy okazji odkryliśmy również te sprawy związane z Krakowem. A ponieważ dyskusja wokół osoby Jana Pawła II była już wcześniej dość burzliwa i było wiadomo, że za moment pojawią się pytania dotyczące tego, jak on reagował na sprawy, które miał w Krakowie, no to mając coś takiego na stole, stwierdziliśmy, że trzeba to opisać. No i to zrobiliśmy. Natomiast rzeczywiście, kiedy się patrzy w te dokumenty i się te dokumenty analizuje, także z punktu widzenia ówcześnie obowiązującego prawa kanonicznego w całym Kościele Powszechnym, jak również uwzględnia się uwarunkowania historyczne, które były wtedy w Polsce, uwzględnia się stan wiedzy medycznej ówczesnych ludzi wtedy żyjących w tamtych czasach, to generalnie nie jesteśmy w stanie na podstawie tych materiałów zarzucić jakichkolwiek, nie wiem, zaniedbań w odniesieniu do Karola Wojtyły, ba w sprawie, nie wiem, księdza Józefa Loranca, która się zadziała w roku 1970. Od samego początku widać bardzo zdecydowane działanie. Bardzo zdecydowane działanie polegające na tym, że w momencie, kiedy Wojtyła się dowiaduje od proboszcza parafii, w której ten ksiądz pracował, a sam ksiądz również przyznaje się do tego przestępstwa, natychmiast zostaje z tej parafii odwołany. Właściwie następnego dnia zostaje zasuspendowany, czyli zawieszony w czynnościach kapłańskich i jest mu wydane polecenie tego, ażeby do czasu wyjaśnienia całej sprawy zamieszkał w klasztorze Cystersów w Mogile. I teraz, jak my patrzymy na to działanie Wojtyły, które się zadziało w marcu 1970 roku i porównamy to do obecnie obowiązujących dokumentów w Kościele, to dochodzimy do wniosku, że tamto działanie było działaniem ponadczasowym. Bo to, co zrobił Wojtyła, tak naprawdę w dokumentach kościelnych polskiego episkopatu znalazło się dopiero w 2014 roku. Tego typu rozwiązania. Natomiast no dobrze, ale zarzut odniesienia... Przeciwnicy Jana Pawła II twierdzą, że w sprawie także księdza Loranca, to jest jeden z tych trzech
najgłośniejszych księży, czyli księża Surgen, Lorenz i Saduś, że w sprawie księdza Lorenza Jan Paweł II dokonał, jeszcze wówczas jako Karol Wojtyła, dokonał niedopatrzeń, niedostatecznie zajął się sprawą. No co więcej, przez niego ksiądz wrócił i mógł teoretycznie stwarzać zagrożenie dla nieletnich. No ja tutaj nie widzę żadnego zaniedbania, dlatego tak jak mówię, mamy wszystko, akurat ta sprawa księdza Lorenza jest znakomicie udokumentowana, ponieważ dysponujemy zeznaniem złożonym przed milicją obywatelską, zeznaniem proboszcza parafii, w której on pracował. I ten proboszcz dzień po dniu opisuje, w którym momencie, od kogo dowiedział się o tym, że ksiądz krzywdzi nieletnie dziewczynki, małoletnie dziewczynki, jakie były dalsze jego działania, co zrobił Karol Wojtyła. I teraz my mamy taką sytuację, tak jak wspomniałem, ksiądz jest umieszczony w klasztorze cystersów w Mogile. W międzyczasie swoje śledztwo rozpoczyna milicja obywatelska. I w tymże klasztorze w Mogile ten ksiądz zostaje aresztowany. Jest tam szybki proces, ksiądz zostaje skazany na karę pozbawienia wolności. Wychodzi z więzienia w 71 roku po odbyciu mniej więcej połowy kary. I tu z dokumentów, którymi dysponujemy, czyli z dokumentów w Instytucie Pamięci Narodowej, dowiadujemy się, jakie były dalsze działania Wojtyły w tej sprawie. Jest tam list. List Wojtyły kierowany bezpośrednio do księdza Lorenza, który bezpieka przejęła i skopiowała. I ten list dzisiaj jest właśnie przedmiotem sporu, ponieważ w tym liście stoi napisane, że drogi księże, Trybunał Metropolitalny uznał, że skorzysta w odniesieniu do księdza z prawa łaski i odstąpił od wymierzenia kary. Natomiast Wojtyła tam dalej mówi, no ale przestępstwo jest przestępstwem. Natomiast widząc księdza chęć poprawy, chęć zadośćuczynienia, ja zdejmuję z księdza tą karę suspensy i kieruje księdza do parafii w Zakopanem, ale nie może ksiądz uczyć religii i nie wolno księdzu również spowiadać. Z dalszej części kolejnych dokumentów dowiadujemy się, że tak naprawdę ten ksiądz nie został skierowany do żadnej pracy duszpasterskiej, tylko pozwolono mu na zamieszkanie przy parafii Świętej Rodziny w Zakopanem, ale de facto to zamieszkanie to było mieszkanie w klasztorze. I on przez kolejne dwa lata... Czyli nie miał kontaktu z dziećmi. Nie miał kontaktu z dziećmi. On przez kolejne dwa lata... On przez kolejne dwa lata zajmował się przepisywaniem ksiąg liturgicznych na zlecenie Wydziału Duszpasterskiego Krakowskiej Kurii. Natomiast ja chciałbym wrócić do tego listu, ponieważ to sformułowanie, które tam pada w tym liście, Trybunał Metropolitalny, ono wskazuje na to, że to decyzja o odstąpieniu wymiaru kary dla księdza Lorenza nie była decyzją jednoosobową Wojtyły, tylko była to decyzja sądu biskupiego. Ale to nie, no, ale z drugiej strony to chyba niedobrze, że jakiś sąd biskupi uwolnił księdza niedobrze. Pedofila. Generalnie jest tak, że mamy dwa systemy prawne. Jeden mamy system prawny świecki, drugi mamy system prawny kościelny. Prawo kanoniczne tak zwane. I w prawie kanonicznym jest taki zapis, był w tamtych czasach i jest również obecnie. Funkcjonujący taki zapis, mianowicie, że jeżeli sprawca danego przestępstwa został już ukarany przez władzę państwową, bądź istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że za moment się to stanie, to zgodnie ze starą prawniczą zasadą nie karzemy dwa razy za to samo, sąd kościelny może odstąpić od wymierzenia kary, znaczy może zastosować prawo łaski. Czyli tłumaczymy, w sprawie księdza Lorenza ten Trybunał Kościelny nie ukarał go, ponieważ uznał, że ukarał go już za to, no komunistyczny, bo został siłą rzeczy państwo. Tak, ukarany przez sąd państwowy. Sąd PRL-owski. Dokładnie, tak to się zadziało. Natomiast Wojtyła co robi? Wojtyła zdejmuje z niego karę suspensy. Wydaje się, czyli odwiesza go w czynnościach, tak mówiąc po polsku. Ta kara jest karą poprawczą, to znaczy to nie jest kara, która może być nałożona na danego kapłana na wieki. To jest taka kara, która ma go skłonić do tego, żeby on się poprawił. No i jeżeli przychodzi skruszony człowiek i mówi, że ja odpokutowałem już to tutaj i księże, ja tego już więcej nie będę robił i tak dalej, no to jest to w pewnym sensie jakieś okazanie miłosierdzia czy też zaufania i zdjęcie tej kary suspensy, ale tak na dobrą sprawę to jest tylko i wyłącznie pozwolenie czy też zezwolenie na odprawianie mszy świętych. Natomiast ten człowiek, tak jak wspomniałem, nie ma prawa do nauczania religii i nie miał prawa do spowiadania. I on w tej tak zwanej rezerwie kadrowej, tak to sobie kolokwialnie nazwijmy, tkwi właściwie od momentu wyjścia z więzienia w 71 roku do czerwca 75.
Dopiero w czerwcu 75 roku kardynał Wojtyła... Czyli można założyć, że przez 4 lata jest sprawdzany. Tak. Czy nie odwali jakiegoś znowu numeru, czy nie będzie krzywdził tak, dzieci. Tak to należy odczytywać. Dopiero w 75 roku w czerwcu zostaje skierowany do szpitala rejonowego w Chrzanowie w charakterze kapelana i pracuje tam, o ile dobrze pamiętam, 8 lat. W 83 roku przechodzi na emeryturę ze względu na stan zdrowia, na rentę ze względu na stan zdrowia, zamieszkuje w jakimś domu księży emerytów w Krakowie, no i tam do 92 roku jest i tam umiera. Więc ja tutaj nie widzę żadnych zaniedbań. Reasumując, bo chyba po efektach można poznać działania ludzi. Czy te środki, które podjął Jan Paweł II, czy Karol Wojtyła w sprawie księdza Józefa Loranca, były wystarczające w kontekście tego, czy on jeszcze później zdarzyło mu się mieć dostęp do nieletnich i ich krzywdzić? Znaczy, no jest pewnym takim... Wiele osób zwraca na to uwagę, że posłanie tego księdza do jako kapelana w szpitalu, gdzie też był oddział dziecięcy, no mogło stanowić jakąś... Ale czy stanowiło? Jakąś, czy skrzywdził? Tego nie wiemy, dlatego że nie wiemy o tym, czy były jakieś skargi na niego, czy na niego skarg nie było. To moglibyśmy się dowiedzieć ewentualnie, kiedy by zostały udostępnione do badania archiwa kościelne, na razie są zamknięte. Natomiast druga sprawa, którą obserwowaliśmy... Zaraz wrócimy do drugiej i do trzeciej nawet sprawy, ale wcześniej spójrzmy jeszcze, wróćmy na chwilę do marszy papieskich, bo jesteśmy krótko po i zobaczmy sondę, również przygotowaną przez redakcję Super Expressu. Spójrzmy. Ach, przepraszam bardzo, nasi respondenci sądowi odpowiadali na pytanie, czy marsze papieskie okazały się niepowtarzalnym sukcesem. Zobaczmy. A, okej, okay, szanowni państwo, troszkę ruszamy, więc się uczymy. W związku z czym nie będzie sondy telewizyjnej, ale zachęcamy do odpowiadania na naszym profilu, na którym oglądacie, na którym nas oglądacie, na udział w sądzie i odpowiadanie, czy marsze papieskie okazały się niepowtarzalnym sukcesem, ale także zachęcam do pytań do naszego gościa, zarówno pierwszego, jak i drugiego. Okej, okay, to już ustaliliśmy. I teraz przechodzimy do drugiego. Rozumiem, że przechodzimy na razie do księdza Eugeniusza Surgenta. Tak, ale za moment, jeżeli pozwolisz, to ja wybiegnę trochę do przodu z tamtą sprawą, bo my bardzo często mamy takie spojrzenie na tamte sprawy z lat 70. perspektywy roku 2023. Podejrzewam, że dzisiaj, gdyby ta sprawa... Ustalmy jeszcze jedną rzecz. W tamtym czasie nie było obowiązku wprowadzonego nomen omen w 2001 roku przez Jana Pawła II, że wszystkie tego typu sprawy należy zgłaszać do Kongregacji Nauki Wiary i to ona wyznacza dzisiaj biskupom sposób postępowania w sprawie. Wtedy to czegoś takiego nie było. Ale podejrzewam, że dzisiaj, gdyby coś takiego się zadziało, to Kongregacja Nauki Wiary zapewne nakazałaby wyrzucenie tego księdza, czyli wyrzucenie tego księdza ze stanu duchownego, przeniesienie go do stanu świeckiego. Natomiast zdarzają się i dzisiaj też takie sytuacje, kiedy na przykład biskup diecezji X zgłasza sprawę do Watykanu i mówi, moim zdaniem tego księdza należy usunąć, a kongregacja ma zupełnie odmienne zdanie na ten temat i mówi, nie usuwajmy go, niech ksiądz zadba o niego tak, żeby on dalej nie krzywdził. Okay. I tu się pojawia problem. Taki sam, jak oni mieli. Natomiast jeśli chodzi o księdza Surgenta, no bo którego w przypadku pytasz, księdza Surgenta również no, koszmarna postać, nie da się ukryć, pedofil żywiecczyzny. Zarzut jest taki, również początek lat 70. Zarzut jest taki, że był, aby zatuszować to jego funkcjonowanie jako pedofila, przesuwano go z jednej do drugiej parafii, a on w kolejnych parafiach krzywdził dzieci. No więc tak, nie mamy na to żadnych dowodów, tak prawdę mówiąc. Życie kapłańskie księdza Surgenta zaczyna się w 57 roku, w momencie, kiedy zostaje wyświęcony na księdza. Faktycznie, pracuje w kolejnych parafiach po mniej więcej 2 lata. Z każdej parafii właściwie wylatuje z hukiem, natomiast nie jest to spowodowane tym, że kogoś tam krzywdził.
po drodze, tylko jest to spowodowane właściwie jego konfliktowym charakterem. We wszystkich dokumentach, które widzimy, natychmiast rzuca się w oczy to, że on przychodzi do parafii i próbuje tam wprowadzić swoje porządki. O, natychmiast podpada proboszczowi, natychmiast podpada części parafian, inna część parafian za nim staje. I faktem jest, że obserwujemy w tych dokumentach coś takiego, że jeżdżą delegacje z poszczególnych parafii do Krakowa, do kurii, ale one jeżdżą z prośbami o to, żeby księdza nie odwoływać z ich parafii, tylko żeby go w tej parafii zostawić. Ksiądz jest podpadnięty w pewnym momencie, bo trafia do parafii w Lipnicy, gdzie jest chorowany ksiądz. Czyli wyjaśnimy w dwóch słowach. On jest przesuwany. Tak, natomiast jest... wiedzy o tym, że on jest pedofilem, nie ma jeszcze. Nie. On jest po prostu przesuwany, bo jest awanturny. Nie ma takiej wiedzy, nie ma takiej wiedzy. Dzisiaj się tak na dobrą sprawę pojawiają jacyś świadkowie, którzy twierdzą, że te delegacje jeździły w jakiejś sprawie takiej związanej z tym wykorzystywaniem seksualnym. Ale nie chciałbym oczywiście podważać relacji tychże świadków, natomiast wydaje mi się to być mało prawdopodobne, ponieważ tak, ksiądz Surgent od momentu opuszczenia murów seminarium, a nawet jeśli... 50 lat, tak, przypomnijmy. A nawet jeszcze jak był w seminarium duchownym, był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa, ponieważ utrzymywał jakieś kontakty z księdzem zamieszkałym w Stanach Zjednoczonych. Mm. I dostawał też od niego jakieś pieniądze. Więc on był pod lupą tej Służby Bezpieczeństwa. I teraz wydaje mi się, że gdyby rzeczywiście były jakieś delegacje jeżdżące do kurii i skarżące na Surgenta, to Służba Bezpieczeństwa bardzo szybko by się o tym dowiedziała i prawdopodobnie chciałaby ten fakt wykorzystać w celu zwerbowania tego księdza w charakterze tajnego współpracownika. Nie mamy takich informacji. Muszę Państwu powiedzieć, bo być może Państwo o tym nie wiedzą i być może Ty o tym nie wiesz, ale Kuria Krakowska była naszpikowana tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Był jeden ksiądz, pomijmy na razie jego nazwisko, który Służbie Bezpieczeństwa dostarczał odręczne rysunki, plany budynków, kto gdzie i w jakim gabinecie urzęduje, kto gdzie i na jaki temat co mówi, kto tak właściwie realnie rządzi tą kurią. Więc wydaje się, że w tej sytuacji, w takich okolicznościach, kiedy były jakieś sygnały dotyczące tego Surgenta, no to oni by o tym wiedzieli, esbecja by o tym wiedziała. A oni tego nie wiedzą. Oni de facto, pierwszy sygnał o tym, że Surgent dopuścił się jakiegoś czynu w odniesieniu do jakiegoś chłopca, pojawia się w roku 69. Ale co ciekawe, Surgent jest wtedy w parafii w Krakowie na Salwatorze. Esbecja podejmuje jego próbę opracowania w charakterze tajnego współpracownika w maju 69 roku i wtedy te próby wszystkie idą w kierunku takim. To jest ksiądz, który jest od lat skonfliktowany z kurią, ponieważ on jest ambitny, a oni widzą w nim cały czas jakiegoś pieniacza. W związku z tym nie pozwalają mu rozwinąć skrzydeł, więc to jego wkurzenie będzie dobry, to jego wkurzenie jest bardzo dobrym materiałem na to, ażeby go spróbować zwerbować. Mówię, w maju. I w maju stoi wyraźnie w notatkach funkcjonariuszy, wyraźnie stoi napisane, ksiądz prowadzi katechezę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma żadnej mowy, wzmianki o tym, żeby były jakiekolwiek przestępstwo. W październiku tegoż samego roku, czyli jest kilka miesięcy, w październiku oni już wiedzą o tym, że ten ksiądz dopuścił się jakiegoś czynu nierządnego, bo w międzyczasie przejęli list od biskupa Jana Nowickiego, biskupa lubaczowskiego, który był formalnie przełożonym tego księdza Surgenta, bo tu nie powiedzieliśmy tego, że ksiądz Surgent był kapłanem archidiecezji lubaczowskiej, pracującym na terenie archidiecezji krakowskiej. To trochę skomplikowane historycznie, no ale tak to było. I dalej w dokumencie czytamy, że tenże biskup udzielił mu upomnienia. Dalej dowiadujemy się, że współpracownicy, tajni współpracownicy esbecji, którzy są umieszczeni w kurii, twierdzą, że sprawa nie jest rozgłoszona publicznie, że wiedzą o niej tam ze 4 osoby. I dalej widzimy z tych dokumentów, że ksiądz już nie prowadzi nauki religii,
że ksiądz zajmuje się tylko i wyłącznie sprawami kancelaryjnymi i teraz ostatnio dowiedzieliśmy się z komunikatu Kurii Krakowskiej, że w tamtym czasie był poddany jakimś badaniom psychiatrycznym. I teraz to, jak poskładać te puzzle? Te puzzle są do poskładania w taki sposób. Jeżeli dowiaduje się o tej sprawie krakowska kuria, daje sygnał do jego biskupa właściwego, do Lubaczowa. Ten udziela mu upomnienia, nagany, a że ponieważ sprawa nie jest znana publicznie, no to jej nie rozgłaszają. Wtedy nie było prawnego obowiązku zgłaszania tego typu przestępstw organom ścigania, tak jak jest dzisiaj, od 2017 roku. Więc Kościół załatwia tą sprawę, jakby powiedzieć, we własnych murach, tak to określmy. Ale odsuwają tego księdza od nauczania religii. Dają mu tylko i wyłącznie jakieś prace kancelaryjne. No i znów tutaj wracam do tego badania psychologicznego czy też psychiatrycznego. W tamtym czasie wiedza o pedofilii była nijaka, a właściwie była żadna. Czyli po prostu nie mieli możliwości wykryć tego. Przykłady ze Stanów Zjednoczonych, o których wiemy, były takie, że księża biskupi wysyłali swojego podległego im kapłana na badania psychiatryczne i on przychodził z zaświadczeniem, że jest zdrowy. No więc oni ufali temu zaświadczeniu. Jest zdrowy, no to go posyłali do pracy. Dotknąć dwóch przypadków. I one chyba są jeszcze bardziej kontrowersyjne z perspektywy publikacji, które się pojawiły. Jeden to jest kwestia księdza Bolesława Sadusia. Ja zacytuję portal Na Temat. Nie milkną echa głośnego reportażu o zamieszaniu kardynała Karola Wojtyły w tuszowanie przypadków pedofilii wśród księży. To jest tytuł. I dalej na temat księdza Bolesława Sadusia. Kardynał Wojtyła przemilczał pedofilskie skłonności przyjaciela. Wiedeńska kuria to potwierdza. O pedofilskich skłonnościach przyjaciela przyszły papież Jan Paweł II nie wspomniał, choć był do tego zobowiązany na podstawie prawa kanonicznego. Potwierdzają to nie tylko ustalenia z reportażu Franciszkańska 3, ale i wersja przedstawiona redakcji na temat.pl przez przedstawiciela kurii w Wiedniu. Czy po czymś takim Jan Paweł II by wygrał w sądzie proces o zniesławienie? Wygrałby proces o zniesławienie, dlatego że tutaj w tym, co zacząłeś cytować, tak na dobrą sprawę nie ma żadnych dokumentów i żadnych materiałów potwierdzających te tezy. W materiałach dotyczących księdza Sadusia, długoletniego współpracownika Służby Bezpieczeństwa, o którym Służba Bezpieczeństwa wiedziała, że jest homoseksualistą, nie pojawiają się żadne informacje na temat wieku osób poszkodowanych. Nie jesteśmy w stanie na tej podstawie powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z wykorzystaniem seksualnym osoby małoletniej. Czyli wyjaśnijmy, że w tym przypadku zupełnie niezgodnie z polityczną poprawnością z homoseksualisty zrobiono pedofila. Tak. Tak to właśnie nie da się ukryć, że zrobiły to media z reguły nadal walczące o tolerancję natomiast, i prawa mniejszości. Natomiast tam jest właśnie tego typu sytuacja, że w momencie, kiedy w 1972 roku wybucha ta cała afera z księdzem Sadusiem, to tak naprawdę Służba Bezpieczeństwa, której, tak jak mówię, on jest współpracownikiem, ona sama nie wie, co się stało. Znaczy oni wiedzą, że on ma skłonności homoseksualne, ale rozpytują po mieście, co się właściwie dzieje. I jeden tajny współpracownik mówi im, że Saduś musi wyjechać, bo się związał z kobietą. Ktoś inny mówi, że chodzi o skandal homoseksualny. Ktoś inny wspomina o jakichś zdeprawowanych chłopcach. Więc my tak na dobrą sprawę nic nie wiemy. Nie jesteśmy w stanie nic powiedzieć. Musimy być uczciwi i powiedzieć, tak, pada w jednej notatce słowo nieletni. Ale to jest notatka, która została sporządzona 6 lat po wyjeździe księdza Sadusia z Polski, 2,5 miesiąca po tym, jak Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Notatkę sporządził szef krakowskiej bezpieki na prośbę pułkownika Zenona Płatka, szefa ścisłego kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, człowieka, który zajmował się przez całe lata dezintegracją Kościoła, człowieka, którego tak naprawdę rola w porwaniu i później zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki w 1984 roku nigdy nie została tak na dobrą sprawę wyjaśniona. Więc to nas prowadzi tak na dobrą sprawę do takiego wniosku. Aha, w 1972 roku panowie nie wiedzą, co się stało, a w 1979, kiedy Jan Paweł II został chwilę wcześniej wybrany na papieża,
oni zyskują absolutną pewność, więc to może prowadzić nas do takiego wniosku, że szukano haków wokół Jana Pawła II, żeby go ewentualnie skompromitować. Natomiast jeszcze wracając do księdza Sadusia, cały ten wyjazd wcale nie był takim wyjazdem nagłym, jak się to usiłuje przedstawiać, bo no z donosów tego księdza wynika, że on już pod koniec 71 roku zaczął przebąkiwać o tym, że źle się czuje w Krakowie, że ten Kraków jest dla niego za ciasny, no i że on by chciał wyjechać gdzieś do Stanów Zjednoczonych, jakąś pracę naukową prowadzić, a potem się mówi o Niemczech. Przypomnę, afera wybucha w połowie 72 roku, a on do tej Austrii wyjeżdża pod koniec 72 roku. No więc gdzie my tu mówimy o jakimś nagłym wyjeździe? No to oczywiście został zdjęty z oczu, z Krakowa, tak? Został wysłany do Jabłonki, do swojej rodzinnej parafii, tam pomagał proboszczowi, no czekano na to, aż coś, nie wiem, przycichnie. Tak, no to jeszcze jedna postać, tym razem postać pomnikowa. Nie tylko w kontekście katolicyzmu, ale w kontekście oporu przeciwko komunizmowi w okresie Polski Ludowej. Kardynał Adam Sapieha. Pozwolę sobie przeczytać tym razem pismo, no, nadal jakby deklarujące się jako katolickie, Tygodnik Powszechny. Materiały historyczne na temat erotycznych zachowań kardynała Adama Sapiehy są na tyle poważne, że wymagają dalszego badania. Czy jednak są podstawy, aby budować na nich hipotezę o molestowaniu Wojtyły przez Sapiehę? No tak, na to ostatnie pytanie odpowiem natychmiast, że nie, bo no to jest takie po prostu taka bardzo daleko idąca nadinterpretacja, mówiąca o tym, że jeśli ewentualnie kardynał Sapieha faktycznie miał jakieś takie skłonności, a wszyscy klerycy w czasie II wojny światowej mieszkali w pałacu arcybiskupim, a Wojtyła został wyświęcony na księdza samodzielnie, a potem Sapieha wysłał go na studia do Rzymu i był takim jakimś jego mentorem i opiekunem, no to wyprowadzanie z tego wniosku, że prawdopodobnie Wojtyła też mógł paść jego ofiarą, a potem jego stosunek w związku z tym do spraw związanych z wykorzystywaniem seksualnym był taki, a nie inny, no jest, bardzo przepraszam, no ale daleko idącą interpretacją. To jest taka kombinacja, że każdy człowiek podobno zna 6 osób, które dzielą go z prezydentem Stanów Zjednoczonych i z tego można wyciągnąć wniosek, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest naszym kolegą. Dokładnie. W ten sposób rozumując. Można by było iść dalej, prawda? No, na naszym biurku w pewnym momencie znalazła się taka sprawa z lat 60. pewnego księdza, który był pedofilem z innego rejonu Polski aniżeli Kraków. I tam w sprawie występuje jako biegła powołana przez obronę pani Wanda Półtawska. No i teraz tak, no znowu będę próbował składać jakąś spiskową teorię dziejów. No więc wiem o tym, że Wanda Półtawska przyjaźni się z Janem Pawłem II, znaczy z Karolem Wojtyłą, tak? No to mogę powiedzieć, że Karol Wojtyła wiedział o tamtej sprawie, bo na pewno ze sobą rozmawiali. Ba, mało tego, jestem 100% tak pewny, że to Wojtyła polecił obrońcom skorzystanie z usług tejże Półtawskiej. No więc maczał ręce nie tylko w swojej diecezji, ale także w innych. No takich bzdur możemy się doszukiwać naprawdę wiele. Natomiast wracając do Sapiehy. A wracając do samego kardynała Sapiehy, ponieważ wy jednak podważyliście też opowieść, która się pojawiła również między innymi w Gazecie Wyborczej, mówiącym o tym, że kardynał Sapieha przez wiele lat wykorzystywał seksualnie kleryków i młodych księży. Macie wątpliwości bardzo poważne co do źródła, które Gazeta Wyborcza czy Tygodnik Powszechny i ci, którzy dalej to powielali, potraktowali całkowicie bezkrytycznie. I idziemy tym tropem, który zacytowałeś na samym początku, że te materiały wymagają dalszych badań, czy też wymagały dalszych badań. No to myśmy to badania po prostu zrobili, tak? Odnaleźliśmy w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej obydwie relacje, zarówno księdza Boczka, ta akurat księdza Boczka, długoletniego współpracownika Służby Bezpieczeństwa Człowieka o bardzo pokomplikowanym charakterze, alkoholika, samego mającego różnego rodzaju sprawy obyczajowe na swoim koncie. Między innymi dzięki temu został zwerbowany, przez to został zwerbowany. To jest jedna relacja, a druga relacja to jest relacja księdza Andrzeja Mistata, która została złożona przez tegoż księdza w śledztwie w roku 1949, w momencie, kiedy on był oskarżony o szpiegostwo. I teraz tutaj znowu wyjaśnijmy. Mamy
okres bardzo ciężkiego stalinizmu, już po 1948 roku, kiedy ten stalinizm wchodzi w najostrzejszą fazę. Wiadomo, że Urząd Bezpieczeństwa wówczas, który później będzie Służbą Bezpieczeństwa, bardzo ostro zbiera materiały przeciwko Adamowi kardynałowi Sapiesze. No i równocześnie osoby, jedna podejrzana o szpiegostwo, czyli łamana w trakcie przesłuchy, bardzo ciężkiego przesłuchania, druga będąca współpracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, niby obciążają kardynała Sapiehę. Ale mamy taką sytuację, mamy taką wiedzę, że dysponujemy pewną relacją księdza Andrzeja Mistata. Za moment o niej powiem. Ona jest datowana na rok 1949, dokładnie na 10 sierpnia. W tamtym momencie krakowska bezpieka, mając tą notatkę, zakładam, że mamy tą notatkę, nic z nią nie zrobiła. Nie przesłała jej do Warszawy, nie wykorzystała sama przeciwko kardynałowi Sapiesze, nic, zero. W 1950 roku pojawia się ta relacja księdza Boczka w formie donosu i nagle te dwa dokumenty zostają zestawione ze sobą, 49 i 50, i wysłane do Warszawy, trafiają na biurko Julii Birstrygierowej, tak zwanej Krwawej Julii, i na adnotacja znajduje się na donosie Boczka, że trzeba to sprawdzić. Natomiast obydwie relacje są łudząco do siebie podobne. Okej. Okay. Zaniepokoiło nas coś innego, to znaczy może nie tyle zaniepokoiło. Zwróciliśmy uwagę na jeden bardzo istotny szczegół. Po pierwsze, jeśli chodzi o zeznanie księdza Mistata, relację księdza Mistata, dysponujemy odpisem, czyli to nie jest oryginał, gdzieś powinien być oryginał. Druga rzecz, która nas zwraca naszą uwagę, to jest osoba sporządzająca zarówno jedną, jak i drugą relację. Okazał się nim być funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa pan Krzysztof Srokowski, któremu, jak się okazuje, w 1950 roku zaczął się grunt pod nogami palić bardzo mocno w Krakowie. Pojawiły się w odniesieniu do niego mocne zarzuty natury kryminalnej, że kradł jakieś przedmioty podczas rewizji u zatrzymywanych, że pobił milicjanta na ulicy podczas jakiejś interwencji. Wreszcie, że poszedł z księdzem jakimś, który był informatorem SB, na wódkę do restauracji. I to nas doprowadziło do takiego wniosku. Potem w 50 roku zostaje przeniesiony z tego Krakowa do Poznania. Tam pojawiają się zarzuty dotyczące defraudacji pieniędzy. On zostaje ostatecznie skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Coś, co w tamtym czasie wśród funkcjonariuszy SB było tak naprawdę ewenementem. Takie rzeczy się nie zdarzały, żeby własnego kolegę wsadzali do więzienia. I to nas generalnie prowadzi do takiego wniosku, ponieważ jeszcze muszę to dodać, akta sprawy karnej księdza Andrzeja Mistata się zachowały. Jeśli było jakieś oryginalne zeznanie, to ono się tam powinno znajdować. Tam go nie ma. Pod datą 10 sierpnia jest protokół zatrzymania Mistata i protokół osadzenia go w więzieniu. Nie ma żadnego protokołu zeznania świadka, podkreślam, okay, świadka, bo wszystkie inne, które się tam znajdują, to są protokoły zeznania podejrzanego, a potem oskarżonego. Kończąc, pokazałeś zupełnie inny obraz niż ten, który wynika z tych publikacji. Jak to jest, że ten obraz, oczami twoimi, czy Piotra Litki, badaczy, którzy siedzicie w archiwach bardzo długo, i tu myślę, że to nie jest bez znaczenia, jest zupełnie inny niż ten, który przedstawił Overbeck, czy ci ludzie, którzy już przepisywali, jak właściwie gazety, które w gruncie rzeczy bezkarnie mogą, za przeproszeniem, jechać po ludziach nieżyjących, przepisując ich zachowania, których nie było. Czy wynika to tylko ze złej woli, czy może z tego, że jednak te archiwa po prostu trzeba umieć czytać? Czy przypadkowa osoba, jeżeli wejdzie do archiwów, jeżeli po prostu weźmie te dokumenty, to zrozumie to, z czym ma do czynienia? Nie chciałbym nikomu oczywiście zarzucać złej woli, natomiast tak, odpowiem na to drugie pytanie w ten sposób. Nie da się wejść z ulicy do tego archiwum i przeczytać tego ze zrozumieniem. No, trzeba po prostu znać sposoby funkcjonowania Służby Bezpieczeństwa, to w jaki sposób te papiery były pisane, znać też realia epoki, więc
To jest fajna, przyjemna praca, natomiast trzeba, tak jak wspomniałeś, umieć to przeczytać. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony z jednej rzeczy, mianowicie nad tymi sprawami dotyczącymi kardynała Sapiehy pochylili się w ostatnim czasie również historycy z Instytutu Pamięci Narodowej, choćby dr Łucja Marek z krakowskiego oddziału IPN-u. No i okazuje się, że ona ma dokładnie te same ustalenia, jakie my. I udzieliła nawet ostatnio wywiadu Katolickiej Agencji Informacyjnej, gdzie to też dość ciekawie tłumaczyła. Natomiast no to się, że tak powiem, do tych mediów, o których mówimy, które są na wojnie, nie przebija. One cały czas twierdzą, że Karol Wojtyła pewne sprawy skręcił i że Gutowski z Overbeckiem udowodnili to, że wiedział. A wszystko dlatego, że kardynał Sapieha molestował Jana Pawła II, w związku z tym Jan Paweł II krył sieć pedofilską. Jest to mniej więcej teza, do której doszli na podstawie materiałów, które absolutnie o tym mówią. Apeluję tylko do Państwa, nie przywiązujcie się do tej tezy wygłoszonej w sposób bardzo mocno ironiczny przez redaktora Świetlika. Tak, to, że ta teza była tym, co no, niejako wynika z tej narracji i z przykrością trzeba stwierdzić, że uwzględniając, iż wchodzimy w okres przedwyborczy, na pewno z ust tych, którzy na tą tezę się składali, na razie nie padnie ani przepraszam, ani żadnego rodzaju sprostowanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był Tomasz Krzyżak, a my za chwilę widzimy się z kolejnym gościem, czyli z generałem Leonem Komornickim, z którym porozmawiamy o wojnie na Ukrainie i tym, co się dzieje. Dziękuję bardzo, Tomku. Dziękuję. 5 kwietnia, za dwa dni, spodziewamy się wizyty oficjalnej prezydenta Ukrainy w Polsce. Pojutrze? Tak, pojutrze, za dwa dni. Skoro pan to zapowiada już teraz, to rozumiem, że dla odmiany nie jest to jakąś wielką tajemnicą. Panie redaktorze, oczywiście względy polityczne i bezpieczeństwo muszą być brane pod uwagę i staramy się tutaj dołożyć wszelkich starań, aby właśnie ta wizyta przebiegła jak najlepiej, ale umówiliśmy się ze stroną ukraińską, że te informacje przekażemy do informacji publicznej, bowiem prezydent Zełenski chce również poza spotkaniem z prezydentem Andrzejem Dudą, bo to na zaproszenie prezydenta Andrzeja Dudy przyjeżdża do Polski, chce również spotkać się z Polakami, chce również spotkać się z oczywiście także i Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, do czego oczywiście zachęcam. Takie spotkanie planujemy na środowy wieczór, środowe popołudnie na Zamku Królewskim w Warszawie. Rzeczywiście chodzi o m.in. masakrę wołyńską, ale też oczywiście żale Ukraińców wobec Polski, Polaków z okresu międzywojennego. Jeżeli rzeczywiście pan Przydacz precyzyjnie się wypowiedział, to mogłoby oznaczać, że Zełenski gotów jest do złożenia pewnych deklaracji o charakterze symbolicznym, mających bardzo duże dla nas znaczenie. No my, Polacy, ciągle czekamy na takie jednoznaczne przeproszenie za masakrę wołyńską i potępienie sprawców tej masakry. Jak wiadomo, w Ukrainie w ostatnich kilkunastu latach, w Ukrainie poszukującej swojej tożsamości, także historycznej, niestety robiono i to, co nam nie mogło się podobać, czyli wynoszono na piedestał bohaterów narodowych żołnierzy ukraińskiej powstańczej armii i wspomnianego m.in. Banderę. Więc być może Zełenski się na ten temat wypowiedział. Byłoby to bardzo ważne. Fajnie. Już jesteśmy. Generał Leon Komornicki, generał Dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie generale, dobra wiadomość. Kiedy Rosjanie rozpoczynali wojnę, to wcześniej postawili taki szereg warunków. Jednym z nich było coś w rodzaju finlandyzacji Ukrainy. No, wiadomo było, że za finlandyzacją Ukrainy, kto wie, czy dalej nie pójdzie finlandyzacja Polski, czyli domaganie się takiego stworzenia tutaj z tego bufora niby neutralnego, rozbrojonego. Natomiast okazało się, że po ponad roku efekt jest taki, że w trybie właściwie błyskawicznym, wyjątkowo szybkim Finlandia zostaje przyjęta do NATO. Efekt odwrotny do oczekiwanego. Co to oznacza dla nas? Tak, no, czyli tych takich może zjawisk, które w tej przestrzeni geopolitycznej się pojawiły w wyniku tej wojny, jest więcej niż tylko Finlandia, bo i Szwecja niedługo się stanie członkiem NATO. To oznacza bardzo dużo. Po pierwsze, długość granicy
Finlandii z Rosją. To jest 1340 km, z tego co dobrze pamiętam. A geografia jest moim takim bardzo ważną dziedziną nauki, także matką sztuki wojennej, który zawsze zwracam uwagę. To jest 1400, dosyć skomplikowanej, ciekawej z punktu widzenia obrońcy granicy. Tak? I w związku z tym Rosja będzie musiała zaangażować na tym kierunku znaczący swój potencjał. I takie decyzje są podejmowane w Moskwie, że ma być odtworzona inna struktura okręgów wojskowych. Zachodni okręg wojskowy w wyniku tej decyzji już politycznej będzie podzielony na ten właśnie północno-wschodni okręg wojskowy, czyli inaczej siedzibą gdzie? Właśnie w Petersburgu. Także to już są decyzje. Rosja już tutaj mocno to zaniepokoiło ze względu na potrzebę zaangażowania znaczącego potencjału na tym kierunku, ze względu na to, na ich interesy rosyjskie także w tym obszarze. I dalej to poprawia bezpieczeństwo krajów nadbałtyckich. Bo kraje nadbałtyckie, trzeba też widzieć tą przestrzeń, z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej są poważnym dylematem, dlatego że one sięgają jakby w tą przestrzeń, nie mając oparcia na lądzie. Jedynie tutaj połączenie przez terytorium Polski, przez tak zwaną bramę pod Laską, nie przez Suwalski, bo to jest okrzyczone przez generała Hodgisa. Ja się ciągle przeciwstawiam takiemu nazewnictwu, które nie mają nic wspólnego z polską znowu geografią wojenną, bo to jest brama Podlaska. Tamtędy maszerowali nasi hetmani podążający na Moskwę, Jan Tarnowski, Chodkiewicz i tak dalej, walczące inflanty. Tak, to jest wszystko geografia. I tutaj popatrzymy na tą właśnie przestrzeń, tą bramę Podlaską, to jest 70 kilometrów, to jedynie połączenie lądowe z krajami bałtyckimi. A najdłuższa granica, jaką te kraje posiadają, to jest granica z Białorusią. Jeżeli Białoruś, a tak już jest, stanie się integralną częścią Rosji, nawet to próba rozmieszczenia broni jądrowej, łącznie z magazynami, właśnie ma do tego służyć, żeby ostatecznie Białoruś była wchłonięta i tak to trzeba czytać, bo tam się w niedługim czasie pojawią stacjonarne bazy rosyjskie. Ślad za tym poprawia się bezpieczeństwo. I sam Bałtyk, bardzo ważny akwen, staje się wewnętrznym morzem NATO. No, bez rosyjskiego kawałka. No ale to jest, to będzie martwy. To nawet obwód kaliningradzki... Nawet dwóch kawałków właściwie rosyjskich. To zmierzam do tego, że obwód kaliningradzki też staje się martwym takim. On praktycznie, ten potencjał zostanie zablokowany z każdej strony. Od strony morza i od strony lądu. Właśnie kraje nadbałtyckie. Jeszcze dobrze by było. Czyli NATO będzie takim nadbałtyckim cesarstwem rzymskim. To jest tak. No coś takiego, tak. Bo dobrze pan czyta, panie redaktorze, ale z drugiej strony musimy jeszcze zadbać mimo wszystko o tym, żeby jednak na terytorium kraju nadbałtyckim, niezależnie od tych batalionowych grup bojowych, które tam są, mają takim elementem odstraszającym, ale to odstraszenie dzisiaj nie działa, tak? Tam się powinien znaleźć realny potencjał wojsk lądowych amerykańskich. No, dwie brygady na przykład pancerne. Tam powinny stacjonować, tak jak mówił nas tutaj, powinna stacjonować dywizja ciężka, tak? Poprawiające nasze bezpieczeństwo, żeby i nie tylko odstraszanie było strategią werbalną, ale także było poparte realną siłą, militarną, na lądzie. No więc to jest potrzebne w tej przestrzeni. Tak jest. Ważne, pożądane zjawisko, mocno poprawiające bezpieczeństwo nasze, wschodniej flanki NATO, Europy, a osłabiające Rosję. Panie generale, tymczasem w Bachmucie mieliśmy dzisiaj początkowo... jakieś informacje, że Rosjanom udało się ostatecznie tę miejscowość, o którą od strasznie dawna toczą się walki, zdobyć. Okazało się, że jednak nie. Właściwie informacje są sprzeczne i Ukraińcy twierdzą, że twierdza Bachmut dalej się broni. Zwróciłem uwagę na to, że to właściwie walki o Bachmut zaczęły się niemalże równo 80 lat po tym, jak zaczęły się walki o Stalingrad i trwają dłużej, ponieważ na początku lutego Niemcy zaczęli się wycofywać ze
Stalingradu, pokazuje, że to już chyba będzie takie oblężenie w gruncie rzeczy historyczne, jeżeli chodzi o historię wojskowości, a przynajmniej o walki w Europie. Tak. Dlaczego ten Bachmut to jest miejscowość 70-80-tysięczna miejscowość? Dlaczego on jest taki ważny i dlaczego tak warto o niego walczyć? I znowu geografia tutaj. Ja to na to zwracam ciągle uwagę, bo my często interpretujemy to jako swoista walka, symbol, bo Bachmut stał się symbolem. Jedna strona nie chce ustąpić, druga nie chce ustąpić, więc nie. Tym samym w tej przestrzeni politycznej czy geopolitycznej Bachmut stał się takim ważnym elementem niepokonalności czy jednej, czy drugiej strony, czyli nie, i nieustępliwości. Tym bardziej, że Zełenski, jak pamiętamy, jak pojechał do Stanów Zjednoczonych, wręczył w kongresie właśnie, co wręczył? Flagę tego miasta. Miasta niepokonanego. To z tego też punktu widzenia to jest też ważne, bo w świadomości społeczeństwa amerykańskiego Bachmut jest tym miastem, które się toczyły się wtedy też zacięte walki i ten Bachmut do tej pory jest niezdobyty. Ale z drugiej strony, jak popatrzymy na geografię, tą przestrzeń, której przygotowuje się armia ukraińska do ofensywy, to tam są trzy istotne takie drogi strategiczne, które mają kluczowe znaczenie komunikacyjne w zakresie zasilania tej armii, która się przygotowuje do ofensywy i z drugiej strony, która broni przecież też tego Donbasu. To jest ta przestrzeń między Donieckiem a Zaporożem, to jest około 250 km szerokość tego pasa, w którym spodziewane jest to uderzenie. To jest tam dwie drogi dofrontowe, które mają istotne znaczenie, bo pozostałe drogi między tymi właśnie dwoma drogami, które będę jeszcze powiem, to są nitki, to są takie lokalne, słabo utrzymane, w złym stanie drogi. Jeżeli tam wojsko by ruszyło, to te drogi się pozatykają. Logistyka też musi odgrywać znaczną rolę, trzeba zaopatrywać te wojska. To wszystko stanie. I droga właśnie, ta jedna droga dofrontowa, która biegnie od Słowiańska przez Bachmut i dalej, rozcinając jakby obwód doniecki i ługański, wcina się w terytorium Rosji. To jest autostrada M03. Druga droga dofrontowa, od niej biegnąca w odległości 200 km, przecinająca właśnie tutaj Dniepr i Zaporoże i dalej idąca w kierunku Krymu. Skąd ona biegnie? Aż z Norwegii. To jest droga międzynarodowa. To się nazywa ta droga jest drogą 105 i droga druga i trzecia, ważno istotna, to jest droga rokadowa, biegnąca wzdłuż frontu, która służy do manewrowania wojsk, do też do tego, żeby zaopatrzenie wzdłuż frontu przemieszczać. To jest M050, która biegnie aż z Normandii, z Francji, przez Czechy, Ukrainę i tak dalej. Też dobra droga. Czyli to są drogi, klucz, a komunikacja w działaniach wojsk, wojsk lądowych odgrywa istotną rolę i z drugiej strony logistyka opiera się o komunikację. Oprócz tego są linie kolejowe, tak? Też istotne. Bachmut jest węzłem. Czyli jest to klucz do sukcesu tak naprawdę na tym terenie. I właśnie Bachmut leży takim węzłem komunikacyjnym jest. Można by powiedzieć, że takie trochę Monte Cassino tamtego frontu. Właśnie. Bez zdobycia jego, reszta idzie w cholerę. Tak, to pięknie jest sięgać po historyczne przykłady. I też wydawało się dla nas tych tak zwanych domorosłych strategów, którzy nie rozumieją często przestrzeni, patrzą przez pryzmat jakichś tam gier na piaskownicy. Tak, teren, jego konfiguracja, pokrycie, szlaki komunikacyjne, ale też obszar istotny. Teraz ten teren, który był jeszcze w marcu, był jeszcze rozmokły. Tam czołgi nie mogły się gramolić tamtędy, one by się potopiły. Zaopatrzenie tylko też tymi tylko drogami, o których wspomniałem wcześniej, ważnymi mogą być zasilanie drogi życia. W związku z tym teraz, kiedy już teraz w maju, czerwcu, to wszystko podeśnie, to czołgi pójdą oczywiście. Czyli niedobrze. To niedobrze, ale ukraińskie, niedobrze, bo ukraińskie pójdą. No, bo kontrofensywa. Dla Ukrainy to jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Właśnie. I teraz wielu się zadawało, no Monte Cassino, no jak oni się tępieli pod tą górę i ginęli, przecież mogli to zostawić. Ominąć, no. A właśnie. A to było kluczowe miasto. Ono otwierało drogę. Tak samo i Bachmut jest tym, który otwiera drogę na pewną przestrzeń. Jeżeli Rosjanie
przetną tą, a przecięli już tą i będą kontrolować tą drogę M03, to skomplikuje cały proces przeprowadzenia kontrofensywy. Panie generale, zaprosimy państwa, którzy nas oglądają, do tego, żebyście państwo zadawali pytania na czacie. Być może na część przynajmniej z pytań uda się panu generałowi odpowiedzieć, a ja już przekażę pierwsze pytanie z czata. Panie generale, czy wojna zakończy się w tym roku? Według mojej oceny się nie zakończy na polu walki. Mhm. Bo jeżeli politycy... Wojna za Wołgę się zakończy przy stole negocjacyjnym. Tak. Tam się zakończy wojna, nie na polu walki. Jeżeli politycy dojdą wniosła, tutaj mówię o wiodących mocarstwach na tym świecie, mówię o Stanach Zjednoczonych i Chinach, że tą wojnę trzeba zakończyć, to ta wojna się zakończy w tym roku. Natomiast na polu walki się nie zakończy, dlatego że według mojej oceny armia ukraińska nie będzie w stanie, jeżeli przejdzie do kontrofensywy, jeżeli nie będzie miała dostateczną ilości techniki bojowej, bo to jest potencjał gdzieś około 500 czołgów, 1200 systemów artyleryjskich, 1000 dronów kamikadze, tu możemy jeszcze wymieniać, systemów, te 400 systemów artyleryjskich, tych rakietowych, średniego zasięgu w postaci hajmarsów i tak dalej, i tak dalej. I potężną ilość amunicji, którą trzeba zgromadzić i które pozwolą zjednoczyć, stworzyć potencjał uderzeniowy, bo dzisiaj armia ukraińska, jakie zadania wykonuje? Trzeba sobie uświadomić. My często patrzymy przez pryzmat tylko tego styku 1400 kilometrów. Balk tu się toczą, a przecież to jest 6000 granicy lądowej, którą trzeba zabezpieczać. Bo z każdego kierunku Rosjanie mogą też uderzyć. Mogą stworzyć dylemat. Jaki? No, Ukraińcy przejdą do ofensywy, oni mają na swoim terytorium otworzone, czy szkolone, już odtwarzane od wody i mogą wykonać uderzenie takie, absorbujące znowu, czy też uderzające na tył ugrupowania armii ukraińskiej. Więc trzeba tą granicę też zabezpieczyć. To jest bardzo ważne zadanie. Poza tym armia rosyjska cały czas oddziaływuje w przestrzeni powietrznej. Wykonując uderzenia rakietowe, powietrzne, uderzenia lotnictwa swojego terytorium. Przecież tam to lotnictwo nie zapuszcza się w terytorium Ukrainy, osłabiając infrastrukturę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli armii ukraińskiej uda się utrzymać zajmowaną również, bo trzeba ją utrzymywać, a z drugiej strony właśnie nie dopuścić do tego, żeby Bachmut padł, a tutaj jest dosyć poważne zadanie, trzeba mieć z tyłu gdzieś w głębi, to się trwa, otworzone silne odwody w charakterze strategicznym, co najpierw w sile trzech korpusów, w strukturze, czyli potencjał gdzieś w granicach 100 tysięcy żołnierzy. Właśnie 500 czołgów, żeby tam było, 1200 systemów artyleryjskich, drony i tak dalej, i lotnictwo, bo w przestrzeni powietrznej trzeba panować. Jeżeli ten potencjał będzie odpowiednio przygotowany, zgrany, wpięty system dowodzenia, bo to wszystko jest różne systemy. Ile systemów artyleryjskich, panie redaktorze? 7, tak? Mm. Czołgów ile jest? Amunicja, logistykę, wpiąć w logistykę, bo i teraz co? Trzeba tą obronę rosyjską, bo ona już jest od października trwa. Armia rosyjska przeszła do aktywnej obrony. Trzeba też zrozumieć, na czym polega bierna obrona i aktywna. Aktywność polega na tym, że rosyjska armia cały czas, mając przewagę w artylerii, dużą ilość amunicji, w lotnictwie, właśnie w rakietach, oddziaływuje, osłabia, bombarduje, ostrzeliwuje miasta z ustałego frontu, destabilizując, absorbując też tą przygotowującą się armię ukraińską. I tak samo na kierunku Bachmutu teraz trzeba, żeby ten nawis, który powstał, bo tam taki worek powstał, przykładowo, że nie ma mapy, taki 20 kilometrów... Następnym razem się poprawimy, panie takie, generale. Takie wgłębienie powstało, taki worek. I tego nie można zostawić. To trzeba w jakiś sposób zneutralizować, bo taki nawis tu powstał. To tworzy zagrożenie dla skrzydła nacierających armii ukraińskiej, jak on przejdzie do kontrofensywy. Inaczej mówiąc, wiele jest tu dylematów. Jeżeli teraz ma tam z tyłu, będą stworzone siły około 100 tysięcy żołnierzy, odpowiednio przygotowanych, wyszkolonych już na zachodzie, przezbrojonych w technikę zachodnią, dostatecznej ilości i zgrane, gotowe, wpięte w system dowodzenia i logistykę, i to ruszy. Ale obrona rosyjska, trzeba wiedzieć, to co powiedzieć, od października, ona jest dzisiaj fortyfikacyjnie rozbudowana. Co to znaczy? Okopy, transzeje, ukrycia. Tam dziennikarze przyjeżdżający, mam takie informacje, można to wyczytać w rosyjskojęzycznych
jest wszystko zamaskowane. Dzisiaj teraz odgrywa istotną rolę maskowanie operacyjne, strategiczne i taktyczne, że nic nie widać. To wszystko jest zaryte, przykryte, są pozorne pozycje. Zależą się teraz od rozpoznania, identyfikacji. To wszystko, ilości amunicji, trzeba tą rosyjską obronę będzie już nie pokonywać, tylko łamać. Co to znaczy? Wyrąbywać artylerią korytarze takie na pięciu czy już kierunkach. I dopiero wtedy zarysuje się kierunek głównego uderzenia, czy dwa kierunki. I dopiero wejść w tą przestrzeń, ale mieć trzeba odwody z tyłu, żeby nie zatrzymywać się, potęgować uderzenie, żeby ono się rozwijało, żeby zmusić Rosjan do czego? Do popłochu, do odejścia, do szoku takiego. A więc musi być poprzedzone to uderzenie właśnie pancernymi tym pięściami, które jest w tych czołgach zachodnich. Zdezintegrować tą linię obronną. Ale to dokładnie zdestabilizować, przełamać ją. Ten szczeb taktyczny na głębokość do 30 kilometrów ona jest rozbudowana. Ale ten korytarz jest istotny, bo on jest dosyć wąski. Tam 100 kilometrów jest. I właśnie trzeba na kilku kierunkach go przeciąć, żeby odciąć Krym od pozostałej części ugrupowania. Wtedy łatwiej będzie w kolejnym etapie po częściach to rozbijać, okrążać, czy nawet zmuszać do ucieczki. Właśnie, to jest teraz sztuka wojenna. I to jest, panie redaktorze, zbliżamy się do bardzo ważnego etapu, w którym armia ukraińska ma szansę przejąć inicjatywę strategiczną i dopiero wtedy właśnie, kiedy przejmie, przeprowadzić trzecią, ostateczną fazę tej wojny, to znaczy kontruderzenie rozbijające armię rosyjską, wypychające. I z drugiej strony jest to sprawdzian dla Zachodu, czy dostarczył tą ilość, my nie wiemy dużo rzeczy, ilość techniki, amunicji i tak dalej. A propos, panie generale, w środę przyjeżdża, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że w środę przyjeżdża prezydent Zełenski do Polski, będzie rozmawiał między innymi z prezydentem Dudą. No będzie mu dziękował za pomoc, ale zapewne też będą rozmowy takie, których, o których my nie będziemy znali. I słusznie. I zapewne w tym kontekście słusznie, chociaż chciałbym jak najwięcej wiedzieć, ale... Na pewno nie będą rozmawiać o czasach w tym na Helu. Ani na Krymie przypuszczalnie. Nie, na razie przynajmniej, oby do tego doszło. Kiedyś byłem, bardzo mi się podobało na ukraińsko-tatarskim Krymie. Obym jeszcze miał szansę. Też takie, obyśmy mieli szansę. Ci, co nie byli, nie nam zazdroszczą. Obyśmy mieli szansę do tatarskiego, zasobnego Bachczysaraju pojechać. Panie generale, pytanie z czata. Czy Polska powinna przekazać Ukrainie F-16? To jest, są przed nami jeszcze inni, którzy mogą to przekazać i mają więcej tych samolotów i tak dalej. My przekazaliśmy, zrobiliśmy to, co do nas należało. Przekazaliśmy MiG-29 i to jest, myślę, na tym etapie bardzo ważne, bo bardzo szybko teraz ukraińscy piloci mogą się przesiąść na te samoloty, bo je znają. Wiemy, że między innymi za to będzie dziękował prezydent Zelenski. O, więc właśnie. Wykazaliśmy daleko idącą odwagę, ale to tak, zachowaliśmy się jak to sąsiad powinien się zachować w stosunku do sąsiada, którym płonie dom, a my mamy gaśnicę, on nie ma. Czy udzielamy pomocy, tak. I to zrobiliśmy. Przekazaliśmy czołgi. Naprawdę jesteśmy w tej czołówce po Stanach Zjednoczonych na drugim miejscu. Oczywiście nie dajemy może tyle pieniędzy, jak inni dają, ale to, co u nas było, czym chata bogata, czym, co mogliśmy w tej sytuacji przekazać, przekazaliśmy. Teraz podpisany kontrakt został na 100 rosomaków. To bardzo ważne też dla naszego przemysłu, że wreszcie nasza technika będzie sprzedawana, bo to będzie za pieniądze unijne i Stanów Zjednoczonych kupiona te rosomaki. Tak, nasze pioruny tam są i te produkty, które WB Electronics przecież tutaj też w swojej ofercie ma, amunicja krążąca, drony i tak dalej. Wszędzie się sprawdzają. Okazuje się, że przemysł nas ma dobre produkty, tylko trzeba więcej odwagi przejawiać z jego sprzedażą za granicę, większą ekspansję trochę, tutaj prowadzi i tak dalej. Musimy się wyzbyć kompleksu. Ale z jednej strony oczywiście nas to kosztuje i to bardzo dużo, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o ten nasz przemysł zbrojeniowy, no to on ma przynajmniej szansę się tak naprawdę sprawdzić w warunkach zbrojeniowych, także pod kątem przyszłych klientów. Ale rzeczywiście mamy doskonałe systemy przeciwlotnicze właśnie. Bystra, Poprady, Pioruny.
To jest naprawdę radary doskonałe. Tu zaraz za płotem przecież niedaleko no, ale także, od redakcji. Także historia Grota, na którego tak pluto. W warunkach bojowych pokazał, że jednak nie jest tym pistoletem czy karabinem, który się rozsypuje pod wpływem piasku. No i właśnie to jest to, że u nas trwa tak zwany bardzo, bardzo agresywny, negatywny marketing. Wydaje się sprawę, że technika także jak każdy samochód, sprzęt, który trafia też w ręce cywilne, przez ma chorobę dziecięcą i zawsze na polu walki użytkowane przez żołnierza, tego końcowego użytkownika wychodzą pewne rzeczy. Ale ważna jest reakcja, że uporządkowaliśmy i one doskonale się poprawki. Sprawdzają. Panie generale, a propos miejsca, w którym będzie używany ten sprzęt i tego, o czym pan mówił, bardzo zasadne pytanie również z naszego czata. Czy dla Ukrainy jest tylko jedna szansa na udaną ofensywę ze względu na ograniczone możliwości odtwarzania rezerw? Czy Ukraina może próbować kilka razy, czy co będzie, jak ta ofensywa? To jest właśnie to, co powiedziałem, jest w tej chwili, jest to bardzo ważny, decydujący moment, którym wszyscy będzie, za chwilę będzie taka sytuacja, gdzie powiemy sobie, sprawdzamy, czy to, czego armia ukraińska się przygotowywała od jesieni ubiegłego roku, jak wiadomo, te działania ofensywne prowadzone na dwóch kierunkach, chersoński i Tubała, Kwinia, Kupiańsk, one ugrzęzły, dlatego, że nie było amunicji, nie było techniki i nie było odwodów. Armia ukraińska nie mogła potęgować uderzeń, żeby ostatecznie tą armię rosyjską, która była zdezorientowana w niektórych kierunkach i zaczęła uciekać w popłochu, żeby dalej to kontynuować. Musiała się zatrzymać. I Rosjanie w związku z tym też przeszli do tej strategicznej obrony. No i to teraz właśnie jest ten moment, bo jeżeli teraz tego się armii ukraińskiej nie uda się przejąć inicjatywę strategiczną na lądzie, przejść do kontrofensywy z celu ostatecznego rozbicia armii rosyjskiej na terytorium Ukrainy, to ta wojna stanie się długotrwałym konfliktem zbrojnym, wyniszczającym. Mm. Bo Rosjanie nie przestaną, nawet jeżeli to trzeba też wiedzieć, będą wypchnięci z terytorium Ukrainy, oddziaływać systemami dalekiego zasięgu, rakietami, samolotami swojego terytorium. Będą to robić. I nie pozwolą, według mojej oceny, według tej strategii, jaką oni mają, żeby Ukraina przystąpiła do odbudowy. Mhm. Czyli znowu wracamy do stołu. Jeżeli teraz to jest ważne, dlatego to zwycięstwo Ukrainy jest ważne na ile? Żeby mieć silną pozycję negocjacyjną ostatecznie przy stole tym na zakończenie wojny, żeby wygrać dla Ukrainy co? Pokój. Mhm. Bo pokój tu jest istotny. W związku z tym trzeba zrobić teraz wszystko, żeby armia rosyjska została pobita. Bo Rosja nie zostanie w wyniku tej wojny pokonana, tylko armia rosyjska może być pokonana na lądzie. Tak. Pan generał mówił na początku naszej rozmowy o wzmocnieniu sił rosyjskich na Białorusi. Wiemy również, że ma być rozlokowana broń atomowa rosyjska na Białorusi. Stąd pytanie również tym bardziej ważne w kontekście tego, o czym mówiliśmy. Czy Polska jest zagrożona w związku z tym, co się dzieje teraz na Ukrainie? Na ile to te ruchy na Białorusi wzmocniły zagrożenie? Na Ukrainie, tak? No, na Ukrainie oczywiście. No, Bachmut jest daleko, ale tak, granica białoruska ale Ukraina jest obok. Z punktu widzenia tego naszej przyszłości, naszego bezpieczeństwa. Oczywiście, jeżeli Ukraina by przegrała, to jest największe niebezpieczeństwo, to wtedy wiadomo, że Rosja się przesunie do granic Rzeczypospolitej. I to jest groźne. Czy też odrąbie zasadniczą część istotną z punktu widzenia zasobów, przemysłu i tak dalej Ukrainy i powstanie z Ukrainy państwo kadłubowe, słabe. Ocięte też ograniczonym dostępem do morza. To dla nas jest groźne. To jest groźne, dlatego że Ukraina słaba, to też nie poprawia naszego bezpieczeństwa. Musimy też o nią dbać, bo Rosja na tym nie poprzestanie. Znowu będzie jakieś 5 lat, odbuduje swoje zdolności, wyciągnie wnioski z tej wojny, bo już nastąpiło daleko idących. Chciałem powiedzieć, że w tej przestrzeni jest, oczywiście ja rozumiem wojnę informacyjną. W rosyjskiej armii nastąpiła daleko idąca refleksja. I tam nastąpiła poprawa i o przyrządowaniu, w szkoleniu. I te kierunki, które armia rosyjska prowadziła, te działania takie aktywne, Marinka tutaj, gdzieś tam właśnie Bachmutem, to Wagnerowcy. To chcę powiedzieć, że tak, że tutaj jest oszczędzana armia rosyjska. Tam giną kryminaliści pod Bachmutem. Tam nie walczy żołnierz rosyjski, tam walczą kryminaliści, ale z nimi walczy żołnierz ukraiński, który ginie. Tak? Więc nastąpiła refleksja. A po wojnie jeszcze nastąpi głębsza
refleksja, reforma. Przejdzie armia rosyjska na armię masową. Dekret Putin podpisał, to już nie będzie 200 tysięcy czasu czy 250 pokoju, tylko 1,5 miliona, panie redaktorze, z poboru. Wracają do poboru i tak dalej. I to będzie armia przygotowana znowu do długotrwałej, wyniszczającej wojny. No, znamy historię Republiki Weimarskiej, która tak wydawało jest. Się, że się już nie podniesie, a przerodziła się w potężną III Rzeszę. A Rosja dawała już przykłady, gdzie w 1941, przy II pod Moskwą, gdzie Stalin, gdzie Hitler był i co później w 1945, gdzie wylądowała. Żeby nie drugi front, to armia rosyjska zatrzymałaby się na Pirenejach, tak? Czy sowiecka, czy czerwona armia. Tak to jest. Natomiast wracając do Białorusi, bo to pan redaktor istotnego problemu, że patrzeć na, że broń jądrową nie patrzy z punktu widzenia zagrożenia samą bronią, tylko jaką to ma istotny aspekt o charakterze politycznym i z drugiej strony rozmieszcza się po raz pierwszy broń jądrową poza terytorium Rosji, panie redaktorze. Rosja do tej pory poza swoje terytorium nie rozmieszcza. Czyli następuje co? Przemieszczenie broni jądrowej poza terytorium Rosji i następnie rozszerzenie tych państw, które rozmieszczana jest ta broń. W związku z tym Rosja tu sygnalizuje co jeszcze? Żeby Polska, czy też decyzją Stanów Zjednoczonych, Polska nie została objęta programem nuclear sharing. Mhm. Żeby broń jądrowa, która jest na terenie Niemiec, pamięta pan redaktor, w ubiegłym roku taka informacja przedostała się, wyciekła, że w niedługim czasie ta broń ma być z magazynów niemieckich przedyslokowana do Polski i rozmieszczona w Polsce. Tak jest. Było coś takiego, później było dementi. Bodajże w październiku tak miał prezydent o tym, miał prezydent o tym rozmawiać z Amerykanami. Tak jest. No, czekamy. A czy I to jest właśnie to. Okej, wracając do programu Nuclear Sharing, wytłumaczmy, jest to program, w ramach którego Amerykanie dzielą się swoją bronią jądrową z niektórymi krajami. Czy rozmieszczają. Korzystali bez prawa dostępu tych decyzji. No tak, ale w ten sposób na przykład Grecja korzystała z tego programu. Tak jest. Turcja, Kanada nawet. Tak jest. Norwegia. Kanada wydaje się krajem dużo mniej zagrożonym niż Polska, pomimo że gdzieś tam od strony Alaski może by się mogło coś wydarzyć. Tylko Alaskę dzieli od Syberii. Ale panie generale, czy to jest nadal realne, żebyśmy wzięli udział w tym programie? No ja moje ocenie nie tylko realne, myśmy powinniśmy domagać tego. Powinniśmy się domagać tego, żeby Amerykanie rozmieścili broń jądrową na naszym terenie. Z drugiej strony oni uwiarygadniają tym swoim właśnie strategiczne znaczenie Polski, jeżeli chodzi o Europę, wschodnią flankę NATO i strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. I tu jest realna już jakby troska, która daje nam gwarancje bardzo istotne, jakie, że mamy teraz czas, realne zabezpieczenie mimo wszystko do tego, żebyśmy mogli poświęcić główną uwagę, skoncentrować na modernizacji sił zbrojnych, tak? I realizacji tego programu, który sobie wytyczyliśmy, budowy tej armii 350-tysięcznej. A panie generale, czy to rozmieszczenie broni jądrowej amerykańskiej na naszym terenie nie zwiększa zagrożenia, że w przypadku konfliktu, także konfliktu już tego najgorszego, jaki można sobie wyobrazić, czyli przy pomocy nie taktycznej, a strategicznej broni nuklearnej, gdzie wszyscy odpalają to wszystko, co mają, że Polska będzie wtedy jednym z pierwszych celów takiego uderzenia strategicznego. I tak będzie, i tak będzie. To mnie pan pocieszył, dziękuję nie, bardzo to serdecznie. Nie. W sensie powiedzieć, to nie wykluczy. To jeżeli my bierzemy, to nie właśnie wręcz odwrotnie, bo broń jądrowa ma rolę odstraszającą. Jeżeli tą broń jądrową będzie przemieszczona ze strefy z Niemiec, Polska przestanie być taką strefą buforową właśnie w wypadku konfliktu jądrowego. Tak to było w Układzie Warszawskim. Polska była buforem jądrowym, że tutaj wykonywałyby uderzenia na nasze terytorium. Tu masakra była zaplanowana, tak? I właśnie to istnieje obawa, że coś takiego się może powtórzyć, jak nie będzie w tej przestrzeni amerykańskiej broni jądrowej. Wtedy tą właśnie buforem to może być Ukraina, może być Białoruś, tak? I tak dalej. Ale nie my, to się wszystko przesuwa. Dzisiaj to jest pozostałość, można powiedzieć, echo po
na to tamtego czasu, kiedy istniał Układ Warszawski. Na zakończenie, panie generale, czy wracając jeszcze, czy jeżeli chodzi o tą ofensywę ukraińską, do której mamy, miejmy nadzieję, dojdzie i do pełnego odbicia Bachmutu, czy do obrony Bachmutu, możemy być dobrej myśli, patrząc na to, co się teraz dzieje? Trzeba być zawsze dobrej myśli. No, został ogromny wysiłek. W dużej mierze jeszcze raz zależeć będzie od trzech rzeczy istotnych. To ja napisałem taki artykuł, że Rzeczpospolitej się ukazał. Pierwsze to jest właśnie zapewnienie ciągłości dostaw techniki i amunicji, tej, która powinna zagwarantować ciągłość działań, żeby armia ukraińska miała i nie zatrzymała się, i zgromadzenie wcześniejszej tej ilości amunicji, to teraz w mojej ocenie się to dziać powinno, chociaż możliwości przemysłu obronnego państw zachodnich, które mają zdolności bardziej marketingowe niż zabezpieczające potrzeby wojenne, które powinno być 4- czy 5-krotnie większe, ale w czasie pokoju to są koszty, się trzeba utrzymywać te zdolności. Dzisiaj trzeba je otworzyć szybko, żeby produkować na rzecz Ukrainy, bo przemysł amerykański jest w stanie wyprodukować 20 tysięcy amunicji 152 mm, a ukraińska armia potrzebuje tej amunicji dziennie zużyć 60 tysięcy, tak? No proszę zobaczyć, jakie to ilości, 3-krotnie więcej jak w obronie. To więc to jest jeden rzecz. Druga rzecz to są odwody, żeby ukraińska armia będzie miała odwody otworzone, przygotowane, zgrane i była potęgować te uderzenia przełamujące obronę rosyjską, to się zakończy sukcesem. Jeżeli tego nie będzie, to ponownie może być tak, że przełamana zostanie ta taktyczna strefa 20-30 km obrony rosyjskiej i to natarcie ugrzęźnie. Ugrzęźnie. Czyli taka pierwsza wojna światowa. I wszystko znowu się zatrzyma. I znowu Rosja będzie miała oddech, znowu będzie odtwarzać i znowu będzie, to się będzie przerażać w długotrwały konflikt. To jest ważne, żeby nie rozpoczynać ofensywy wcześniej, póki nie będzie w 100% wszystko przygotowane. Chociaż Rosja zyskuje na czasie teraz, bo więcej ma czasu na rozbudowę, ale się nie przejmujmy tu. Ważne, żeby to zostało zapięte. I wtedy powierzmy, zaufajmy generałom ukraińskim, bo oni wiedzą, jak wojować. Wiedzą. Są odważni, dzielni generałowie, myślą dobrze. I trzeba tylko ich pomagać. Pomagać, a nie podpowiadać za bardzo, bo profesorów się nie bawić. Oni będą profesorami niedługo dla wszystkich. Tak. My się od nich powinniśmy uczyć. Tak, ale obyśmy nie musieli wykorzystywać tej wiedzy w praktyce. Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był generał Leon Komornicki. Szanowni Państwo, a ja bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Państwu za dzisiaj i zapraszam serdecznie na jutro w imieniu Jacka Prusinowskiego na godzinę 18 do Wieczornego Ekspresu oczywiście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze, panie generale. Świetnie.